Serdecznie witam zgromadzonych na dzisiejszej sądzie ulicznej. Dzisiaj rozpoczynam nową serię na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ponieważ to jest mój autorski pomysł. Myślę, że nawet fajnie wymyśliłem. Dzisiaj będziemy pytać ludzi. Ogólnie będziemy zrobili taką sondę fortnite'ową. Fortnite'owa sonda, nie wiem. No sonda taka uliczna, sonda fortnite'owa. Mam nadzieję, że wiecie, co to jest. I nie muszę wam wytłumaczać. A jeżeli nie wiecie, co to jest, to już wam tłumaczę. Dobra, jeszcze jeżeli chcecie... Wiecie, co to jest sonda i chcecie przewinąć, to przewincie sobie do tej minuty, a ja już wam tłumaczę, co to jest sonda. Sonda to jest tak, że na przykład w prawdziwym życiu to jest tak, że ludzie podchodzili na przykład właśnie z mikrofonem do obcych tam przechodniów i pytali, zadawali różne pytania, na przykład na tutejszy temat, co sądzą o tym, co sądzą o tym i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka sonda uliczna. I dobra. Myślę, że naprawdę wam się powinno spodobać i co? Zaczynamy. Od którego grasz sezonu? Drugi sezon, rozdział drugi. Komputer czy ogólnie platforma? Ogólnie. Ogólnie połowa czwartego. Drugi sezon, rozdział drugi. Od 14. Sezon czwarty, rozdział pierwszy. Bo od pierwszej... Nie, od drugiego. 12. Ile to jest 2 plus 2 razy 2? 6. Bardzo dobrze. Proste 6. 8. 8. What? To jest 6. 8? 4? No 2 plus 2, 4. I 2 razy 4, 8. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? 6. Dobrze. Jak się dziś czujesz? Spoko. Średnio. Szkoła trochę dobija, więc no tak średnio. No. Źle. Dobrze. No dobrze. Wstałem 5 sekund temu. Co jest 11 listopada? Którego? 11 listopada. Odzyskanie niepodległości. Bardzo dobrze. Święto mam sprawdzian z historii. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. A, Dzień Niepodległości. Święto Niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości. Święto Niepodległości. No i bardzo dobrze. Widzę, że patriota. Dziękuję za udział. Do widzenia. Dzięki, na walku. Pa, pa. Jak widać, nasi Polacy rodacy są naprawdę świetnymi patriotami. Oczywiście oprócz Rafiksa, który myślał, że ma sprawdzian z historii 11, co się oczywiście ma, ale dla niego był najważniejszy sprawdzian z historii. Oczywiście, naprawdę mam nadzieję, że fajnie wyszła ta sonda. Mi się osobiście bardzo podoba. Oczywiście zostawiajcie łapki w górę, żebym wiedział, czy wam się podoba, czy chcecie kolejny odcinek z tego. I co? Bez przedłużania, smacznej herbaty do picia i elo!